Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Nowak. Będę Waszym kapitanem podczas dzisiejszego lotu w zamglonym świecie chmur publicznych. W poprzednim odcinku z tej serii Mirek opowiadał o chmurze Digital Ocean. Mówił, czym charakteryzuje się ta chmura, w jakim kierunku się rozwija i dlaczego jest taka fajna. Dziś chciałbym zaprezentować Wam alternatywę w postaci chmury Scaleway. Jest to rozwiązanie dość świeże, bo powstały w 2016 roku. Oferuje podobne, proste usługi jak DigitalOcean, jednak różnica głównie polega na tym, że za pomocą kilku kliknięć możemy wykupić w niej tzw. serwery bare metal, czyli całe fizyczne maszyny. Mamy zatem dostępny pełny potencjał obliczeniowy takiego sprzętu, bez jakiejkolwiek warstwy wirtualizacji. Dodatkowo mamy do wyboru dwie architektury, ARM lub x86, na których oparte będą nasze serwerki, zarówno te wirtualne, jak i bare metal. Jeżeli chodzi o architekturę ARM, to Scaleway korzysta z procesorów Marvel, natomiast w przypadku architektury x86 z procesorów Intel Atom przeznaczonych dla rozwiązań serwerowych. Dzięki zastosowaniu takiego sprzętu oferta tej chmury jest bardzo tania w porównaniu z innymi dostawcami i moim zdaniem bardzo dobrze nadaje się do rozwiązań dla deweloperów i małych środowisk produkcyjnych. Przejdźmy zatem do tego, co Scaleway tak naprawdę ma w swojej ofercie. Oczywiście są to wirtualne maszyny, wolumeny, czyli dyski przyłączane do tych maszyn, możliwość tworzenia snapshotów z tych dysków, możliwość tworzenia obrazów ze snapshotów, aby wykorzystać je do tworzenia nowych maszyn. Następnie mamy network, czyli opcje przypisania adresów IP do naszych maszyn, również w IPv6, ale to w detalach tworzenia serwera wirtualnego bądź serwera bare metal, a także grupy bezpieczeństwa, tak zwane security groups, znane na przykład użytkownikom AWS-a, dzięki którym możemy w łatwy sposób ograniczać sieciowy dostęp do naszych serwerów, taki firewall z poziomu tego panelu sterowania www. Obecnie istnieją dwa regiony, w których Scaleway posiada swoje centra danych. Są to Paryż i Amsterdam. Usługa jest dość popularna, gdyż za każdym razem, gdy loguję się do ich panelu, to widzę, że część oferty serwerów nie jest dostępna, gdyż została wykupiona. No i należy poczekać wtedy na zwolnienie zasobów lub rozbudowę ich infrastruktury o nowy sprzęt. Dla przykładu mam wybrany teraz region Amsterdam, i dla architektury ARM te trzy opcje akurat są niedostępne. Jest tutaj pomarańczowy napis Temporary Out of Stock, więc należy uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż ktoś zwolni zasoby, żeby można było znowu wybrać te opcje, albo poczekać na rozbudowę infrastruktury chmury Scaleway. Podobnie jak w DigitalOcean, chciałbym Wam pokazać, jak prosty sposób można utworzyć nową maszynę w chmurze Scaleway. Standardowo mamy do wyboru kilka dystrybucji Linuxa lub gotowe aplikacje przygotowane przez Scaleway lub społeczność internetową. Przejdźmy zatem do tworzenia serwera, czyli jeszcze raz klikam sobie w Servers. Mamy dwa regiony do wyboru, Paryż lub Amsterdam. No, wybierzmy tym razem Paryż, klikam Create Server, wpisuję jakąś nazwę serwera. No i akurat tu w tym regionie dostępne są serwery w architekturze ARM. Ja natomiast zaszaleję i spróbuję tutaj wyklikać sobie z zakładki Intensive, takie najmocniejsze maszyny, jakie są dostępne w ofercie. Weźmy na przykład tą, która będzie miała 12 rdzeniów 64-bitowych w architekturze x86, 120 GB pamięci i 1 gigabit nielimitowanego łącza. A propos łącza, to właśnie to jest dosyć ciekawa sprawa, gdyż Scaleway oferuje dla każdej z maszyn nielimitowane, czyli unmetered łącze. Nie trzeba się przejmować transferem danych, że za to dodatkowo zapłacimy. Każdy serwer dostaje co najmniej 200 megabitów
na sekundę prędkości łącza, natomiast im większa maszyna, tym tego łącza dostajemy coraz więcej. Ta rura jest po prostu szersza. No, aż do 1 gigabita w tym przypadku. Tak więc zaznaczyłem sobie ten serwerek. Następnie przechodzę do wybrania systemu operacyjnego. Mamy cały szereg Linuxów, wszystkie Ubuntu, CentOS, Debiany i tak dalej. Możemy także wybrać jakiś nasz obraz, który sobie wcześniej stworzyliśmy, jeżeli taki posiadamy. No albo na przykład jeden ze staków aplikacyjnych przygotowanych przez Scaleway bądź społeczność. Wybierzmy sobie LEMPa, czyli nasz Linux, Nginx, MySQL i PHP. Następnie, zależnie od wybranego serwera, możemy dodać dodatkowe wolumeny i zwiększyć je, płacąc tylko 1 euro za każde 50 gigabajtów. Takich dysków możemy mieć maksymalnie 15 i każdy może mieć wielkość do 150 gigabajtów. Ja na razie sobie tutaj zostawię to tak, jak domyślnie zostało zaproponowane, czyli mamy podstawowy wolumen systemowy z naszym systemem operacyjnym. No i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dysków po 150 giga i jeden po 50. Następnie mamy domyślnie włączone, zarezerwowany adres IPv4. Możemy to sobie oczywiście zmienić, wybrać jakiś inny, jeżeli mamy wcześniej taki, wyklikaliśmy sobie, bądź możemy zdecydować, że nie chcemy adresu publicznego i wtedy nasza maszyna będzie dostępna tylko z wewnątrz sieci naszej chmury. Dodatkowo możemy sobie włączyć w tym właśnie miejscu, o którym wcześniej mówiłem, w detalach serwera opcję IPv6, a także dodać kilka tagów opisujących nasz serwer, które w jakiś tam sposób ułatwią nam odnalezienie go wśród innych maszyn. No i to w zasadzie wszystko, co mogliśmy tutaj wyklikać. Na dole widzimy podsumowanie naszego klikania. Jest to koszt miesięczny. Tutaj akurat będzie 180 euro, czyli no całkiem sporo, ale jednak jest to największa maszyna z oferty, a także koszt za godzinę. Teraz wystarczy, że klikniemy w Create Server i musimy poczekać, aż nasza maszyna będzie gotowa. Klikamy. Czekamy. I nasz serwer się uruchamia. W międzyczasie możemy zapoznać się z detalami, które tutaj są przedstawione, jakieś unikalne ID, lokalizacja naszego serwera, nazwa, hostname, który możemy wyedytować, rodzaj instancji, tagi, jeżeli przypisaliśmy, proponowane wykonanie komendy SSH na nasz serwer, zarazem z już wprowadzonym adresem IP. Adres IP prywatny naszej maszyny, adres IPv6 publiczny, rodzaj, nazwa obrazu, z którego został stworzony, a także publiczne DNS-y wygenerowane na potrzeby naszej maszyny. Także jest lista wolumenów. Z każdego możemy zrobić sobie snapshot. Dodatkowo mamy kilka opcji zaawansowanych, typu tam, kiedy został serwer utworzony. Czy włączona adresacja IP wersji 6, a także przypisana domyślna grupa bezpieczeństwa. Możemy to sobie tu wyedytować, czyli na przykład, o, zobaczmy, tak. Przeszliśmy teraz do domyślnej grupy bezpieczeństwa i tu jest cały zestaw regułek określających nasz firewall. W tym przypadku jest on akurat pusty, natomiast możemy sobie tutaj dodać dla przykładu, że chcemy dropować wszystko. No właśnie, ale powiedzmy, że puścimy tylko port 22, czyli nasze SSH i port 80, bo będzie nam potrzebne.
wartościach. I w ten sposób wygenerowaliśmy sobie kilka wpisów. Zobaczymy w zakładce Servers, czy nasza maszyna się już uruchomiła. Wygląda na to, że tak. Przejdźmy zatem. Aha. Widzimy zatem działający serwer www i dość garść informacji o zainstalowanym PHP, o jego modułach. To w zasadzie tyle. W tej chwili możemy spróbować połączyć się za pomocą SSH. Weźmiemy tutaj ten adres IP. Spróbujemy się połączyć w ten sposób. O właśnie. No, jest też lista różnych istotnych informacji na temat serwera. Lista dysków, adresy IP, jakieś ważne informacje na temat tego obrazu, na podstawie którego stworzyliśmy ten serwer. Są linki do PHP MyAdmina. Także wszystko jest już ładnie przygotowane do tworzenia, do dewelopowania aplikacji w języku PHP. Możemy sobie zobaczyć, czy faktycznie mamy nasze 12 rdzeni. No jak widać, jest 12 rdzeni i 120 GB pamięci RAM. Tak więc mamy nasz serwerek, możemy z niego korzystać. Polecam Wam zapoznanie się z chmurą Scaleway. Jest ona dość prosta i przyjemna w użytkowaniu. Nie jest jeszcze doskonała, ale cały czas bardzo szybko się rozwija. Dziękuję Wam za poświęcony czas i pozdrawiam. Do usłyszenia.